Cześć, to ja Plaga, ze mną jest Paweł. Dzień dobry. Paweł. Tak? Paweł, jesteś? Jestem. Co się nie odzywasz, kałganie? Odzywam się, otwieram drzwi, bo przeciąg, żeby był. O, drzwi się da otworzyć. No kliknij Alt. Alt. Później S albo W. S. O, światło włączyłem jakieś. I później AD. AD. To są te drugie drzwi. Wow. Gdzieś może, wow. Może otwierać drzwi. Wow, no. ale super, wow. Fajne, nie? Też mi się tak wydaje. Wow. Wow. Ty myślę, że możemy skończyć odcinek. To jest takie, wow. Nie, to było nikt takie... Nikt nie uwierzy, że drzwi się otwierają. Nikt nie uwierzy, że drzwi otwarte, będę jechał. Tak. A można wejść tymi drzwiami? Poczekaj, Wow. Można wejść, to ja wyjdę i wejdę. Możesz wejść drzwiami. Ej, i normalnie masz tutaj fajnie, masz uchwyty. Gdzie są kasjery, się pyta. Po co to jest darmowy autobus? Jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce, nikt nie kasuje biletów. Dokładnie. Dobra. Wiesz, co się stało z twoją kierownicą? Z moją? Tak. Z moją nic się nie stało. Nie masz takiej właśnie. Słuchałem ci ją. Stary, nie ma... Zwinąłem ją pod fotel. Stary, nie ma kierownicy faktycznie. To moja jest, a twojej nie ma. Jakim cudem? Normalnie masz guzik zwijania kierownicy. Głupie, nie? Guzik... Nie trzeba złapać tam. Widzisz? Tobie zaginęła kierownica normalnie. Dobra, już się odblokowałem kierę. Przepraszam, proszę przesuń się. Dobra, jedź tam typie, bo dzieci czekają. Wytłumaczmy, piąta co będziemy... dzwoniła, że im autobus wytłumaczmy, co będziemy robić w ogóle, bo mamy dzisiaj trzy autobusy różne i będziemy robili wyścig, która linia jest szybsza. Taki przetarg. 3, 2, 1, start. O, ty łobuzie. Piąta C potrzebuje mojej pomocy. Oszust, normalnie. Nikt nie oszukiwał. Przesuń się. Ej, kółko zgubiłem. Które to dobrze ci tak. Boże! O! Co się dzieje? Weź tu mnie... Gnieciesz mnie o ścianę! A! Kurde, co za koleś. Wyleć z tego zakrętu. Nie, no ja... Patrz, moja postać idzie dalej. Ja nie mam kierownicy. Oj. Dobrze. Ej, zgubiłem silnik, stary. O, chyba. Nie mogę jechać. Ci tak. Ciekawe, czy cię minę. A nie! Nie zgubiłem silnika. Ja po prostu nie mogę jechać dalej. A, zawiesił się tutaj na tym zakręcie. No. Bo ma rozstaw kół taki... osi. Laga, co ci się dzieje? No nie mogę nawet skręcić, bo taki jest dobani ten autobus. Sam jesteś widać dobani. Widać od razu, kto wybierał. Nieprawda. Musisz napisać, kto wybierał. Na pewno zgadnijcie. Nieprawda, to jest fajny autobus. Da. No weź pan, jak pan jedziesz, no co pan? No nie da się przejechać, tu nie widzisz, no. Trzeba no naprawić. Nie da się, no. Trzeba naprawić ten autobus, ja naprawię może, co? Dobrze. Dzięki. O, nie da się jechać dalej. Jak ja nie mam całej... Cała sekcja siadaczy wypadła. Sekcja siadaczy? Co to znaczy? A, no ci co siedzą na tyłkach, to oni są siadaczami. Aha. Jazda. Myślałem, że pasażerowie. Nie no, sekcja siadaczy. Dobra, odpalam wielkie światła. Jadę. Po co ci światło, jak świeci dzień? Jedziemy. Bim, bim, bim. Następny przystanek. Dół kanionu. Dół kanionu. Oczywiście. Od razu jedziemy na ostatni przystanek, co? Dobra. Tak. Ej, ja tutaj radę nawet tym autobusem. Jezus, dobra. No co jest? Wow! Po co ja się oglądam na ciebie? No się zawiesił, no nie. No stary. No nie. Ej, ja zginąłem, czy co? No nie. Jajna. No co jest z tym autobusem? Koło mi odpadło. O nie, ściągnęło mnie trochę. Uwaga, dzieci. Ale mój autobus się rozpada na tym. Gdzie krzesła latają. Ale zobacz, co się dzieje, no plaga, no ja nie mogę się tu zrespić, patrz co się dzieje w ogóle. Respię się, pyk. Ej, mi koła odpadły. Moje się rozpada. Muszę jechać tyłem, bo jestem nienawrócony. Nie, jesteś nienawrócony, mówisz? Nie dał rady tu nawrócić. Plagę trzeba nawrócić. Mówić. Dobrze, nawrócimy ci kiedyś. Autobus w sensie, no. Chyba kierowcy trzeba. Autobus, no. Kierowca światła. To wiadomo. Kierowca w ogóle strefy zgniotu się pozbył. Gdybym miał czołówkę, no to on jest strefą zgniotu nową. Od razu na twarz. No co jest z tym autobusem? Przecież on gubi... Spam, gdzie ty jesteś? No staro się rozpada w trakcie jazdy prosto. Boże, to... kierowca wypadł! Chyba jaki kierowca, taki wypadek to. No stary, normalnie jedziesz. I wiesz, nawet nie krawężnik, tylko po prostu... Ajajajaj. Ja nie wiem, ten autobus jest po prostu jakaś lipa. Jak mój to jest świetny, jedzie, koło mu odpadło, jedzie dalej. No stary, wystarczy małe wzniesienie, jakaś nierówność
Przepraszam, wyprzedzam. Piku, 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 piku. No stary. No gdzie mi tu zajechałeś w bok, no? Przepraszam. To jest zasada wzajemnej konkurencji. Jak ty jesteś linia 51? A ty jesteś ostatnia linia. O, fajnie się wykręciłem. Halo. Czy ja jestem w stanie jechać? Ty jadę. No gdzieś coś ty zrobił? Zrywałeś mi kierowcę! No nie! Kierowca! Biedny! Straszny. Przeboje pracę, lata! Wypadł. 2018! O, widzę, że się tam śliznąłeś trochę. Boże, poczekaj! Mi też. Jeju. Spokojnie, to jest taka trasa. O, witam! Co jest? Bileciki do kontroli! Poczekaj, panie typie. Ty, utknąłem znowu. No, normalka. Pochybałem. Muszę delikatnie się zrespić dalej. Gdzie dalej? No co za oszust? Ty mi strefę zgniotu pozbył się, no. Ty, czekaj, silnik mi rozwaliłeś. A, ja ci rozwaliłem, ty żeś się zrespił sam na moim autobusie. Nieprawda, wiesz co? Tak, widziałem to. Boże, koło mi wypadło! Mam kamery antyzłodziejskie w autobusie, wszystko się nagrywało. Jak ja cię zaraz normalnie złodziejską... No co jest z tym autobusem? I zaraz kolejna runda, Paweł się nie radzi, no. No przestań się ginąć! Ja zrobię jakieś tragedii. Pyk, piąta C, już jadę! O. Poczekaj, no. O Boże. Dobra, już, wracaj tutaj z powrotem, gdzie jesteś? No już jadę. Gdzie jedziesz? Nie widzę cię! Jadę! Co? Jadę! Tam jedziesz pewnie gdzieś tam, gruzownik jesteś, w gruzowniku. Nie, spójrz na górę! To ptak, to samolot! Nie, to linia 51! Co? Patrz, juhu! Dzień dobry! Gdzie ty jesteś? No lecę w przepaść. O, tu jesteś! Siema. O, coś wybuchło. Nie, to ogrzewanie się włączyło. A, to ogrzewanie, no też zimno jest na pustyni. Taki polski autobus. Wow! O, proszę. I jak coś wybuchło. To chyba drugi autobus. Nie śmiesznie, bo został sam kierowca i jedno koło. Jak to jeździ? Co? Jeździ. To się naprawi. O, widzisz? Ej. Jadę dalej. Dobry autobus. O, kierowca tam jest. Czekaj, panie kierowco. Wybujecie na mnie płonący autobus. No i Paweł, zapraszam tutaj. Jaki płonący autobus? Wydaje ci się. Poczekaj, tu trzeba zrobić... Te... Halo? No co żeś zrobił taką mnie ładną... Czemu ty zawsze musisz się respić na moim pojeździe, no? Stary, to jest twój pojazd, no chyba nie. Co za bot? Ajajajajaj. No próbuję zrespić ten pojazd, naprawić go, ale zobacz, on się rozpada. Nie, no to idziemy na następną rundę, chyba. Nie, usuńmy te pojazdy. No nie. I wiesz co? Daj te drugie. Dajmy teraz samo ten autobusy przegubowe. Wyścig autobusów przegubowych, dokładnie. Przegłupy. No dawaj. Czekaj, bo wyrwałem jakiś element. Jazda, wyścig. Co jest? Wiesz co, mam prośbę? Co? Napraw swoje auto, zrespij jeszcze raz. Moje działa. No chyba niezbyt, bo aż naczepę stary miałeś postawioną pionowo do góry. A, to dobry pomysł. Linia 32. Tak, o, jest taka linia. Jest, u mnie jeździ na wieś 3-2. U mnie 3-2? Nie, u mnie to na Zabrze chyba, czy coś takiego tam. Wyjeżdża z miasta i się jedzie na wieś normalnie. Ja często jeździłem. Tu się włącza światło. O Boże! Dalej. Boże! No przesuń się, bo jadę! Jak ktoś sunie w ogóle? Jeny, jaki wypadek! Co to było? Ja pierdzielę! Chyba miałeś wypadek, plaga. Wow! O rany! O nie, potrzebuję ratunku! Ej, przydałoby się teraz tutaj jakaś pomoc! Jaka rozwałka tam była! Ej, weź ten szybko, ten ma... O, rozpadło nie, się. Nie, to nie tutaj! To nie to! Co nie to? Musisz przepchnąć mi autobus! Jak mam ci przepchnąć, jak stary, ja ze mnie nie został, ja ten... Zaraz zdechły. Się pojawisz z powrotem, zobaczysz, tak działa ta gra. Tak? Tak. Czekaj, no ojejko. Dzięki, typowy Paweł. No poczekaj, to nie jest takie proste zrespić auto. No wiem. Dobra, jadę. O jest, zrespiłem. Czekaj, światełka. Światełka. Poczekaj na mnie, jadę też linia. Tu jedzie driftem cały czas. Ja wiem właśnie. Tył tu tak lata jak szalony. Proszę państwa, proszę się trzymać.
No. Jocie, czasami ten przegub jest poza trasą. No bo to jest trasa widokowa wtedy, wiesz. O! Ludzie, ludzie mogą oglądać, no. Oni płacą więcej, bo muszą mieć ubezpieczenie na życie. Dokładnie. Na wypadek. Na wypadek wypadku. Na wypadek tragicznego wypadku. Czekaj, bo mi tablica wypadła, nie wiadomo gdzie jadę. Nie. O Boże! Ale on w zwolnionym tempie leci. To ty gadasz. No stary, on to tak sobie powoli... przegub, on jest dziwny. No, tak bardzo dziwny. Nie no, fajny ten przegub jest. No, o, odpadł mi właśnie. Ja właśnie ten, zjeżdżam tam w dół. Dobra, gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. Mi się wydaje, że silnik jest z tyłu w przegubie. Jak odpadnie ci przegub, to nie masz silnika, wiesz? Aha. No. A co, jedziesz na luzie? Tak, tam na luzie. Cytranie, jak ci wypadnie przegub, okay, to nie masz silnika. Jak w autobusie. Hamuj na zakręcie jakby co. Taka porada kolegi. Hamuję. O, chyba się wyrobię nawet, pa. O. Ja też się wyrobiłem. No widzę, wyrobiłeś się na... Zobacz jak ładnie tam świecę. Bardzo ładnie. Oświetlam wieś drogę. Rzeczywiście. Nie? Się kurzy i kopci wszystko trochę. No. No co za gościu, gdzie wypadłeś z trasy? Tutaj? Nie przypominam no sobie. No co się ryjesz? Jak się zarył? Ej, uszkodziłeś mi coś, uszkodziłeś mi coś. No, odpadł mi silnik, no. Poczekaj, bo nie jadę mogę. Jadę po niego. Czekaj na mnie, przegubu. No stary, to jest jakieś... Ej, czemu mnie ściąga tam w dół? Nie wiesz, czemu mi te koła tak ten? Co się robi się? O, zablokował mi się autobus. Ty, no nie mogę jechać normalnie, ewidentnie. Jak? Muszę wysiąść. Gdzie tu się... O, jest fotel kierowcy. No. Naprawa. Ja mogę jechać. O, dobra, jadę, już jest, działa. Juhu. Ale ładna pogoda dzisiaj. Nie no, ten wyścig autobusu to jest mega, naprawdę. Ten autobus tutaj ten autobus się nie radzi. No właśnie widzę. Czuję to. Jedź autobusie. O. No co za koleś? Kto tam trąbi? No co? Proszę nie trąbić. Wytrąbię ci zaraz. Proszę o spokój. Chcesz w trąbę? No. Proszę o spokój. Zaraz ci wtrąbię, ty. Garnij się tam, chamie. Lepiej tam bileciki sprawdzaj i kasuj. Ty, no, zablokował się tutaj. Czekaj, pomogę, już jadę. Ja już jadę, zaraz ci pomogę. Wypadł. Zaraz, nie, spokojnie, ja ci pomogę. No ja jadę cały czas do przodu, ale on się cofa. O nie! No to nie, Jezus. O, pomogłem ci, widzisz? Możesz odebrać moich pasażerów? Tak, właśnie ich wyciągam. Dobrze. Widzisz? Tak. No? Nie, ten autobus się nie nadaje. Co ty zrobisz? Weź mi, uszkodziłeś, ja też cię uszkodzę. Co? O, jadę. Nikale jadę, Ello. Jaki typ? Normalnie, co za oszukista? Klimę włączyłem z tyłu, jest przewiew. Klimę włączyłem z tyłu, przewiew. Tak, no bo tak. Pasażerów zgubiłeś w ogóle, nie? Nie, oni dalej. Czemu te wszystkie koła w ogóle jeżdżą takie samotne? Nie, to w ogóle dziwny ten autobus jest. No, a kto go wybierał? Jak tylko zapytam. Co? Taka, tam nie ma drogi, wiesz? Dobrze, ja z widzów propozycji wziąłem, wiesz? Jasne. Tak. Jasne, no ja sam się wybrałem. Ja ci powiem, o, nawet dobrze mi idzie jazda. Czekaj. Na drifcie właściwie bardziej, ale... Na pewno. Coś ci wybuchło. O Boże, przewracam się. O, jadę. Jadę! Autobus numer linii 32. Zawsze śpieszysz z tym, żeby z dojazdem. Z dojazdem. Zawsze cię to jedzie. Zawsze cię dojedziemy. Ja cię, jedzie swój autobus. Dojedziemy cię na czas. Stajesz na przystanku, a na autobus wjeżdża w przystanek. Yeah. Wiesz, chcę, że pora zmienić autobus jednak. Moment. Wow, co się stało z twoim... Ogrzewanie się włączyło. To, uwaga z drogi! No stary, no i co zrobiłeś? Kurde! Włączyłeś przewiew! O nie, wypadłem! O nie, tylko nie to! Wspólnie razem lecimy! O, wypadł mój kierowca i został przejechany przez autobus. Dojechałeś sam siebie! Bez kitu, wypadł przodem, no. Autobus po nim przejechał i umarł. O nie. Ale autobus umarł czy kierowca? Kierowca, ja bym zostawił te autobusy. Nie, będą lagowały bankowo. Tak? No, ja to wywalam. Dobra, daj teraz polski bus! Polski bus, najbardziej polskie auto od świata. Najbardziej polskie auto. O czym ty mnie mówisz w ogóle? To? Dobra, to? No. O, jest, polski bus! Polski bus. Ja, to jest bardzo szybka fura.
Brickwood Airport, dokładnie, polsko. Brickwood Airport. W Radomiu się nazywa tak airport. To. Tu co, gdzie nie umiesz jeździć, no? Proszę pana, tu się jedzie. Polski wóz typowo, wypadki co niedzielę. Dojedziemy konkurencję. Zota, no dzięki, nara. Nara, konkurencja. O Boże, no! Mój. Co? Jechał z jakiś koleś na fotelu, a za nim autobus. Co to było? Co to było? Jadę! Nie! No ale nie umiesz wyprzedzać? Pewnie, że umiem. O, ty zamoczą... się wywróci na zakręcie, zobaczysz. No bo to jest polski bus! Wow, położył się! O nie. No widzisz, ja przyhamowałem, straciłem tylko kilka kół, ale jadę dalej. Tak, nasze autobusy tracą koła, lepiej nie hamować. Ejka, polski bus! Co tu się dzieje? Polski bus na skróty pojechał. No, polski bus. Takie jedno słowo, polski bus. O, a, polski bus totalnie. Nie da się go zaraz u tyłu ryba. No to widzisz, ja normalnie jadę. Proszę bardzo. No właśnie, aż mnie to dziwi. Jestem profesjonalnym kierowcą autobusu. Ta, no. A widzisz? Jak ładnie. Bardzo ładnie. Jedź, Paweł. O Boże, konkurencja wjechała! Grosowy wypadł w ogóle, nie wiem co się z nim stało. Ej, patrz jak szybko dojechałeś do celu. Chyba... Jesteśmy na miejscu. Polski bus. A mój macha ręką. Mój próbuje skasować bilet, moja postać. Nie, to twoja była, to twoja była. Zrespiłem się, trochę mi odpadło pod wodzie, ale... Jadę. No gdzie? Mam pierwszeństwo! To za bot! Nie pr... Ta. No. Padaj stąd. Gość. Patrz! Nie, no Boże! Tu zginął mój koleś. Tu też jest strefa z gniotu, jest kierowca. Wjeżdżasz w coś i od razu. No autobusy co? Są głupio zaprojektowane. Wiem, no to niebezpieczne dla kierowcy. Bardzo. No ale jedź tym! Nie, bo to jest niebezpieczne dla kierowcy. Jedź spokojnie, ziom! Spokój! O. No gdzie? Stary, dzieci, nie ma, zapnijcie pasy! Ale tu nie ma pasów! To złapcie się za ręce! O rany. Stary, a ja nie mam w ogóle strefy zgniotu z przodu, nie? Strefa mam klimatyzację z przodu. Od przodu włączoną. Myk, bubu... O. Nie ma. Pojawił się i umarł. Polski bus. Wsiadłeś i dostałeś raka. O co chodzi? Co? Stary. No. Nie! No jak jedziesz? Się wywróciłem. Patrz, uważaj! Uważaj, bo to skarpa. Ten. Nie skarpa, czekaj. Co? O! Nie, no, wypad! Hamuj! Kurde! Hejka! To jak no ładnie, i chyba muszę zjechać w dół. Toczą się koło autobusu. Ale z dala. Chyba trochę bardziej. Toczą się koło autobusu. O rany. Tylko w złą stronę się toczyły, ale toczyły się. No widzisz, że tak. Jazda! Ja się wracam tam. Ja myślę, że dojedziemy bez problemu. No gdzie? No jadźcie! Kiedy tobie się to znudzi, chłopie? No co? Możesz się normalnie pojawić. Normalnie się pojawiam. Ja jestem autobusem prowadzącym przecież. No, na pewno. No i się zatrzymał, no. Przepraszam, ręczny mi się zaciągnął. Tak, sam się zaciągnął. O. No taka sytuacja. Widzisz? Dziwne miejsca tu zablokowało się. Tutaj zakręt się jedzie. Jedzie na skróty. Ja normalnie jadę. Widzisz? Tak. Jestem bezpiecznym kierowcą. Ze mną można zaufać. Nie musicie się trzymać. Teraz bez trzymanki jedziemy, puszczamy się wszyscy! Co? To nie jest autobus. Kierowca do nich mówi, że się puszczali. Dobra, zmienimy zdanie. Trzymajcie się! No nie! Halo, polski bus na ratunek! Jej! Chyba za dużo Harry'ego Pottera oglądałeś, wiesz? O nie. Tak mi się wydaje. Hały i tych latających autobusów. Nie. Dobra, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Mówi kierowca, jesteś jak Dumbledore normalnie. Co? Teraz. Puf, siema. O! Idziemy, szybciej! Przesiadka! Szybciej! Przesiadka do drugiego autobusu. O! O! Jedź, Paweł, czteropiętrowiec.
Jedziemy! Tylko powoli! Dobrze. Nie spiesz się, bo wypadnę! Trzymaj się, oszczędność tego, znaczy nie amunicji, tylko tego, paliwa. Paliwka. Hamuj! No co za kierowca! Łoś się stał z twoim autobusem. Czekaj, na Ctrl R. O nie. Gdzież naprawiło się? Mój się nie naprawił, niestety. U mnie podwozie odpadł. Oj, no to musisz się zespić na mnie. Ale prawdziwe. Cześć. O, widzisz? O nie! Nie, nie, ja Ctrl R. Ctrl R. O Boże, aż mi wywaliło grę! Co? No? Nie ma twojego autobusu, ale fajnie. To chyba koniec odcinka, no, po prostu. Tym symboliczną akcją kończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę. Trzymajcie, popołam jego ziomka. Hej, come on.